Afryka jest obecnie najszybciej rozwijającym się regionem naszego globu. W ostatniej dekadzie 6 z 10 najprężniej rozwijających się krajów świata leżało na kontynencie afrykańskim. Szybkiemu rozwojowi w Afryce towarzyszą jednocześnie ogromne potrzeby chłonnych rynków. Polskie firmy zainteresowane współpracą z partnerami z Afryki mogą liczyć na aktywne wsparcie administracji państwowej w ramach programu Go Africa. To jest jeden z największych światowych rynków w tej chwili. Jest to region ponad 400 milionów osób w samej strefie wolnego handlu. Rynek o olbrzymim potencjale, rynek tak naprawdę bardzo chłonny, jeśli chodzi o technologie, które możemy zaoferować. Są tam już wszyscy, Japończycy, Chińczycy, Amerykanie. Nasze ceny odbiegają od cen zachodnich, a jakość jest bardzo często wyższa. Może być powtórzony scenariusz chiński w tym regionie. To jest nienasycony rynek, który potrzebuje wszystkiego. Na 10 krajów o największym wzroście PKB 6 pochodzi z Afryki. I tutaj jest duże pole do popisu dla polskiego biznesu. Afryka ma szansę się bardzo szybko rozwijać, dlatego że jest bogata w zasoby naturalne. Ma skąd finansować inwestycje. Większość państw afrykańskich jest na etapie jak Polska w 1991 roku. Inwestycje w energetykę i w żywność są najważniejsze, bo to da im niezależność w stosunku do innych państw czy innych regionów świata. Mamy instrumenty wspomagania eksportu, nawiązywania kontaktów. Mamy tutaj bardzo silne wsparcie zarówno z poziomu rządu, jak i PAIS-u. Będziemy rozbudowywać nasze placówki i handlowe, i dyplomatyczne. Nie chcemy tylko sprzedawać produktów, ale chcemy stworzyć wartość dodaną. I ten model biznesowy, taki win-win, jest bardzo mile widziany. Chcemy być blisko rynku i sprzedawać jak najwięcej polskiej technologii. Liczę bardzo, że polska przedsiębiorczość skorzysta z tej wielkiej oferty. Jeżeli to się uda, to będziemy jako Polska bardzo dobrze na długie lata zapamiętani. Afryka, kontynent przyszłości.